Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Grzenio Fantazy. Zanim zaczniemy, mam dla was kilka krótkich informacji. Po pierwsze, ruszyła facebookowa grupa powiązana z moim kanałem, na której możecie wypowiedzieć się na różne tematy związane z fantastyką, rozpocząć własną dyskusję itp. itd. Nazwałem ją na razie Sojusz Magów Ognistego Kręgu, w skrócie SMOK, ale jeśli znajdzie się nazwa, która bardziej do mnie przemówi, to pewnie zmienię. Link do grupy znajdziecie oczywiście w opisie. Druga informacja jest taka, że ostatnio ukazała się książka pod tytułem Mistrzowie, czyli 101 inspirujących historii ludzi sukcesu, przy pisaniu której miałem również swój udział. Żeby bardziej nie przedłużać wstępu, powiem tylko, że więcej informacji znajdziecie na stronie sukces.pl/101, tak więc zainteresowanym polecam zajrzeć właśnie tam. Link do tej strony pojawi się również w opisie. A my w końcu przechodzimy do odcinka. Jako że dzisiaj są walentynki, pomówimy sobie o istotach, które nie mają z tym kompletnie nic wspólnego, czyli o cerberach znanych lepiej jako trójgłowe psy, tak więc zapraszam do oglądania. Zbyt skomplikowanego opisu to one nie mają, jest to po prostu olbrzymi pies o trzech głowach i czasami ogonie węża. Wywodzi się z mitologii greckiej i to właśnie od niej zaczniemy. Uważany był za syna Echidny i Tyfona. Echidna natomiast była potworem o ciele w połowie młodej kobiety, a w połowie centkowanego węża. Niestety, jeśli chodzi o Tyfona, trudno powiedzieć, kim był, bo istnieje kilka wersji. Na szczęście nie o nim jest ten odcinek, więc po prostu wróćmy do Cerbera. Miał czwórkę całkiem ciekawego rodzeństwa. Byli to Ortros, Sfinks, Hydra i Chimera. Tak jak o Hydrze zrobiłem kiedyś odcinek, do którego link znajdziecie również w opisie, tak pozostałe również zasługują na uwagę i odcinki o nich pojawią się w przyszłości. Sam Cerber na początku przedstawiany był jako bestia o spiżowym głosie i 50 głowach. Dopiero później zauważono, że 50 głów to może być jednak za dużo. Przebywał w pobliżu rzeki Styx, a jego głównym zadaniem było niewypuszczanie i niewpuszczanie nikogo z ani do świata zmarłych, czyli Hadesu. Na nieszczęście zmarłych dusz niektórym udało się go ominąć i byli to Orfeusz, który udobruchał go śpiewem i grą na lirze, a następnie Sybilla, która uśpiła go ciastkiem z makiem i miodem. Z tego też powodu Cerber zaczął atakować każdego, niezależnie czy była to osoba, która udawała się do Hadesu po śmierci, czy też nie. Dlatego przy pochówku dodawano zmarłym placek na miodzie. Najbardziej znanym motywem mitologii greckiej, w którym pojawia się Cerber, jest ten związany z 12 pracami Heraklesa. Ujarzmienie i sprowadzenie bestii na ziemię było bowiem jego 12, a zarazem ostatnią pracą. Herakles udał się do Hadesu i porozmawiał z Hadesem, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, w celu otrzymania pozwolenia na wyprowadzenie Cerbera z podziemnego świata. Hades się zgodził, ale pod warunkiem, że Herakles nie użyje żadnej broni przeciwko Cerberowi. Jak się pewnie domyślacie, Herosowi i to się udało. Z drugiej strony trzeba być niezłym kozakiem, żeby po pierwsze dostać 12 zadań wręcz niemożliwych do wykonania, a przy ostatnim pytać się boga świata podziemnego o to, czy pozwoli wyprowadzić swojego pieska na spacer. W każdym razie, skoro już sobie omówiliśmy historię tego wspaniałego stworzenia, czas na pokazanie kilku książek, gier i filmów, gdzie właśnie Cerber się pojawia. Zacznijmy może od serii Harry Potter, gdzie pewnego Cerbera poznajemy już w pierwszej części. Chociaż prawdę mówiąc, nie jest to stricte Cerber, ponieważ nigdzie nie pojawia się to słowo. Jednak można mieć 100% pewność, że to właśnie na Cerberze był on wzorowany. Nasi bohaterowie spotykają go na zakazanym trzecim piętrze Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie, gdzie, jak się później okazuje, pies strzeże przejścia do miejsca, w którym ukryty jest kamień filozoficzny. Podobnie jak mitologiczny Cerber, i ten miał pewną słabość. Nie były to ciastka z miodem, a muzyka. Gdy Puszek, bo takie było imię owej bestii, słyszał muzykę, nawet w najgorszym wykonaniu, jak to było pokazane w książce, momentalnie zasypiał. Cerbery pojawiają się również w serii Heroes of Might and Magic, chociaż niestety całkiem rzadko, bo tylko w trzeciej i piątej części w Królestwie Inferno. W obu przypadkach są ulepszeniem trzeciopoziomowego piekielnego Ogara. Ich podstawową, a zarazem najciekawszą umiejętnością jest to, że za pomocą swoich trzech głów potrafią zaatakować trzy pola przed sobą. Poza tym nie otrzymują kontrataku od wroga, chociaż na potrzeby gry wydaje się to być logicznym przedsięwzięciem, biorąc pod uwagę fakt, że oberwanie od trzech wrogów naraz mogłoby się źle skończyć. Na nieszczęście w Wiedźminie nie ma Cerberów, ale tutaj jest zadanie dla was i możliwość popisania się kreatywnością w komentarzach.
Mianowicie napiszcie pod tym filmem, do jakiej grupy potworów mogłyby należeć Cerbery i dlaczego właśnie do tej, a nie innej. Najciekawsza odpowiedź zostanie przedstawiona w następnym filmie. Przy okazji możecie również napisać o innych Cerberach, na jakie natknęliście się czytając książki, grając w gry czy oglądając filmy, ponieważ to już będzie koniec tego odcinka. Jak zawsze mam nadzieję, że się spodobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco, wbijajcie na fanpage oraz dołączajcie do grupy. Wszystkie konieczne linki znajdziecie w opisie i udostępnijcie ten film znajomym, aby też się czegoś dowiedzieli. A wy trzymajcie się, do następnego, no i cześć.